Pozdrawiam wszystkich, Waldek kanału Photomix. Dzisiaj zajmiemy się zmianą kolorystyczną w Lightroomie, czyli następny tutorial, w którym pokazuję, jak stworzyć dla siebie preset, który w jakiś sposób zmieni całą kolorystykę i całkowicie zmieni także odbiór zdjęcia. Dlatego zachęcam do obejrzenia, a jaki to efekt będzie, to teraz zobaczycie. Zaznaczę na samym początku, że o ile wcześniejsze moje takie próby stworzenia presetów, które dosyć miło zostały przez Was przyjęte, tyczyły się dość obszernych różnic kolorystyczno-oświetleniowych, to ten bardziej będzie pasował do zdjęć, które są zrobione w troszeczkę ciemniejszych pomieszczeniach. Jest więcej kolorów takich ziemistych, czyli brązów, zieleni i tego typu rzeczy. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Na koniec jeszcze podam taki małą zmianę, którą będziecie mogli zrobić, żeby dostosować ten preset do większej ilości zdjęć i do szerszego spektrum, jeżeli chodzi o samą zmianę kolorystyczną. Chciałbym od razu podziękować osobom, które przy ostatnim moim tutorialu dotyczącym Photoshopa zagłosowały na język, jakiego używają. No, oj, nie Photoshopa, Lightrooma, przepraszam. Na język, w jakim używają właśnie Lightrooma i muszę powiedzieć, że mocno się zdziwiłem, bo myślałem, że większość, tak jak ja, używa języka angielskiego, a okazuje się, że praktycznie mało kto używa języka angielskiego. Także no, zmiana u mnie o duży stopień, że tak powiem. I chciałbym dalsze tutoriale, jeżeli chodzi właśnie o samego Lightrooma, prowadzić na wersji angielskiej, a te wszystkie opcje będę starał się mówić, jak one brzmią po polsku, ponieważ mam dużo oglądających jeszcze, jak patrzę na statystyki, to z innych krajów, dlatego chciałbym zostawić jako język angielski ten wyświetlany, a będę mówił po polsku, jeżeli chodzi właśnie o ustawienia, o opcje i te inne rzeczy. Dzisiaj właśnie takie coś będzie, zacznę, może nie wszystko, bo na pewno zapomnę w którymś momencie, także będę się starał, tak jak jest to w Photoshopie, po prostu pokazywać na angielskim, a mówić tak, jak jest to w naszej wersji językowej. Ok, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, żeby być powiadamianym o wszystkich moich filmach, jakie wypuszczę, i nie przedłużając, przejdziemy do Lightrooma i pokażę Wam, jak właśnie stworzyć nowy, własny, darmowy preset i używać go sobie na co dzień. Zapraszam. Oczywiście na samym początku, jak przy każdej edycji właściwie wszystkich zdjęć, bo chyba każdy od tego zaczyna, to jest oczywiście przejście do menu Wywołaj i sekcja Podstawowe. Jeśli tu jesteśmy, możemy troszeczkę zmienić wygląd naszego zdjęcia. Oczywiście, jeżeli zrobicie to wedle tego, co ja w tej chwili, to proponuję sobie pod koniec, jak będziecie przed samym zapisem właściwie presetu, tutaj podmienić to pod własne ustawienia, pod własne zdjęcia, pod własne gusty, bo to jest coś takiego, co właściwie wpływa na zdjęcie, ale nie ma nic wspólnego zbytnio z efektem, a jednocześnie właśnie poprawia lub coś zmienia na tym głównym zdjęciu, które później mamy właściwie jako nasz szablon do
uzyskiwania tych efektów wszędzie indziej. Jak powiedziałem wcześniej, nie będzie to efekt, który będzie można wykorzystać praktycznie na każdym zdjęciu, dlatego zwróćcie na to uwagę. I tutaj przejdziemy sobie po kolei i tak temperaturę, a tu może będę wpisywał, żeby nie było, troszeczkę podniosę, żeby to zażółcić. Będzie efekt właśnie mniej więcej w tym stylu, dlatego tutaj to możecie sobie swobodnie też tak zostawić. Ekspozycję to w zależności od tego, jak tutaj macie, widzicie, sama zmiana temperatury już spowodowała jakieś rozjaśnienia na tym zdjęciu, dlatego nie będę tutaj, jeżeli chodzi o ekspozycję, nic robił. Kontrast troszeczkę może zmniejszę do minus 13 i teraz podświetlenia tutaj zwiększymy do około 12. Jeszcze może cienie dosyć mocno do 95. No może troszeczkę nawet za dużo tutaj. Niech będzie jakieś 85. A 80 dla równego rachunku. O. Możemy delikatnie podnieść tintę do około jakichś 10. Troszeczkę to wprowadzi lekki zafarb. Jaskrawość ujmiemy o jakieś 28 i nasycenie także ujmę, no tu niewielko, sumę około 4 i myślę, że jeżeli chodzi o same tutaj nasze prace przy początku, czyli sekcji podstawowe mamy już zrobione, możemy ją sobie swobodnie zamknąć i przechodzimy do drugiej sekcji, czyli do krzywych tonalnych. Tutaj zrobimy kropeczkę gdzieś mniej więcej w tym momencie i podniesiemy naszą krzywą, żeby troszeczkę tutaj efekty podbić. Delikatnie także tutaj możemy jeszcze ująć, a tutaj damy, żeby nie było aż tak ciemne, to też można troszeczkę podnieść w ten sposób i mamy już zrobione na krzywej punktowej, czyli tej takiej ogólnej. Teraz przejdziemy do czerwieni i tutaj zrobimy troszeczkę, żeby nam to wychodziło ponad, czyli złapię gdzieś tutaj delikatnie, żeby nie zabarwić tego za mocno. Tak to zrobimy tutaj jeszcze. Zrobimy do góry. Zabarwienie zostało, a samą końcówkę jeszcze tu możemy punkcik postawić, bo jak widzicie się strasznie ta nasza krzywa zmienia. I zrobimy coś w tym stylu. Tutaj jeszcze można delikatnie tutaj ująć, żeby nie było aż tak dużo tego pomarańczowego. I to samo chciałbym zrobić na zielonej, więc żeby już się nie bujać tutaj z tymi wszystkimi, ci co oglądali moje wcześniejsze tutoriale wiedzą, że można kliknąć sobie tutaj prawym klawiszem myszy i copy channel settings, czyli kopiujemy po prostu ustawienia kanału i mamy wstawianie, wstawimy i od razu mamy identyczne ustawienie na tych dwóch krzywych. Niebieską zostawiamy nieruszoną. Zamykamy nasze krzywe i przechodzimy do mieszalnika kolorów. I tutaj, jeżeli macie Hue Saturation Light, czyli barwa nasycenie i światło, zmieniacie na kolor i mamy każdy kolor z osobna i zaczynamy od czerwonego. I lecimy po kolei, tutaj dajemy 18 na Hue, 26 na saturacji i luminacja na minus 34. Przechodzimy do pomarańczowego i tutaj pozostawiamy wszystko na zerach. Żółcie damy tutaj barwę na minus 77. Jak widzicie, zmiany już od razu dosyć duże, nasycenie na 0 i
luminacja na minus 16. Teraz zielony, tutaj minus 53 i tu dość mocno minus 75, luminacja 0. Turkusowy, tutaj mamy minus 34 i minus 28. Niebieski, minus 24, minus 26 i minus 78 może. O, za dużo. Tam jest minus 7, tak? Delikatnie. Następny kolor robimy tylko tutaj minus 85 i karmazynowy zostawiamy nieruchomo. Znaczy nieruchomo. Wszystko na zero. Zamykamy tutaj mieszalnik kolorów i przechodzimy do naszej gradacji kolorów. Tutaj wybieramy tony, czyli światła i barwę na światłach. Ustawiamy na 53, saturację na 12. Jeśli chodzi o cienie, to przechodzimy do cieni i ustawiamy barwę na 130 i saturację delikatnie na 1. Jak zauważycie, już mamy, jeżeli chodzi o samą kolorystykę, to nasz preset zrobiony. Tak nasze zdjęcie wyglądało przed, tak wygląda po. I jeśli na przykład będziecie mieli jakieś problemy ze skórą, bo dosyć mocno tutaj zmienialiśmy kolory, które wpływają na skórę, tutaj akurat na tym zdjęciu nie jest to mocno widoczne, to możemy przejść do maskowania i jak tutaj widzicie, od razu nam wyszukuje, czy mamy jakieś osoby na zdjęciu. Jeżeli nam wyszukało, no to klikamy i teraz dalej nam wyszukuje. I pierwsze mamy jako skóra twarzy i drugie mamy skóra ciała. I te dwie rzeczy możemy sobie zafajkować i tworzymy maskę. Jeżeli tą maskę mamy, możemy na niej już stworzyć inne ustawienia, które dopełnią nam tego całego obrazu i spowodują, że nasz cały ten efekt nie będzie aż taki widoczny właśnie na skórze. Czyli jak widzicie, możemy rozjaśnić, jakoś dodać cieni, żeby ukształtować trochę tą twarz mocniej. Tutaj raczej biele to nie, czernie też nie. Także możemy też i w jakiś sposób ingerować, jak widzicie, w kolorystykę. I tutaj to już każdy musi to wedle siebie zrobić. Zaznaczam tylko, że jeżeli kliknijcie na stworzenie preseta i jest create preset, to macie masking i wasze maski, które stworzyliście. Musicie to albo jednym klawiszem wszystko, żeby zaznaczyło, lub możecie dowolnie sobie odznaczać i zaznaczać w zależności od tego, która maska jest wam potrzebna i wtedy stworzycie sobie swój własny preset, tworząc create i będzie to już dla was na wieki do wszystkich innych zdjęć. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem co niektórym właśnie w zmianie kolorystycznej i ten tip, który powiedziałem na samym początku, czyli co można zmienić, żeby tą kolorystykę dostosować bardziej do takiego większego spektrum zdjęć. A mianowicie należy zmienić luminację i nasycenie koloru niebieskiego. Tutaj jest go troszeczkę za dużo i w pewnych jasnych partiach obrazu może być takie zaniebieszczenie, wrzucenie tego niebieskiego koloru dosyć mocno. Dlatego
tym, którym to właśnie nie pasuje, którym ten niebieski bardzo mocno wchodzi, wkracza w te partie takie, jeżeli jest na przykład biała jakaś koszula czy cokolwiek innego, to właśnie zachęcam do tego, aby ten suwaczek, dwa suwaczki sobie zmniejszyć i wszystko będzie ładnie, pięknie działało. Jak widzieliście na samym końcu, dodaliśmy także do tego presetu AI, także macie AI preset stworzony właśnie przez Was i możecie go używać także w innych zdjęciach. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Oczywiście łapka w górę, jeżeli film się podobał. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam i do następnego poniedziałku. Cześć!